Urzędu Żywcu nie czuje się wyróżniona, ponieważ takich łodzi policja otrzymała w całym kraju 10, a jedna z tych łódek wylądowała w Żywcu. Także tym niemniej to wielki zaszczyt dla Komendy Powiatowej Żywcu. Jesteśmy na ośrodku halnym w miejscowości Zarzecze. W dniu dzisiejszym odbędzie się oficjalne wodowanie łódki Parker 650. Łódka ta została przekazana pod koniec ubiegłego roku przez Komendę Główną Policji w Warszawie na użytek sezonowego ogniwa Komisariatu Wodnego w Łodygowicach. Jest to nowoczesna łódka, wyposażona jest w nowoczesne urządzenia nawigacyjne typu echosondy, GPS, co pozwoli na jeszcze precyzyjniejsze patrolowanie akwenów wodnych znajdujących się na terenie powiatu żywieckiego. Jest to duży prezent, jesteśmy wdzięczni Komendzie Głównej Policji za przekazanie tak nowoczesnej łódki na wyposażenie Komisariatu Policji w Łodygowicach. Ta łódka to jest dla Was spory prezent, przecież o nowoczesnym sprzęcie. No powiem tak, że tamta łódka, którą mieliśmy do tej pory, miała ponad 19 lat. Także po 19 latach doczekaliśmy się tego sprzętu nowego. Tamta łódka była krótsza, ta jest o 1,5 metra dłuższa. Tam był silnik 115-konny zaburtowy benzyna. Tutaj jest 170-konny silnik turbodiesla.